panowie. Marcin Neumann. Znamy się tyle lat. Mam tu gościa, olimpijczyka, 10 razy mistrz Polski w boksie. On chce się bić z tobą. Ma szacunek dla ciebie, uważa cię za boksera, daje ci szansę. Zmierzcie się, zobaczymy, kto ma lepszy boks w MMA. Także Marcin. Tak, przede wszystkim szacunek. Marcin, boksowałeś, walczyłeś w KSW, byłeś mistrzem świata w sportach kopanych. Tak naprawdę w tej dyscyplinie potrafisz dużo więcej ode mnie, a jestem tajlajkiem. Potrafię tylko boksować i nic więcej. Chciałbym wejść z tobą do ringu, do oktagonu, obojętnie stoczyć sportową walkę, ale w formule MMA albo w formule K1, obojętnie w jakiejkolwiek chcesz, tak żebyś ty czuł się lepiej w tym sporcie. Ja się dostosuję, czekam na odpowiedź. Marcin, lubimy się normalnie. Pogadajmy o tym. Na razie. Witam was wszystkich. Chciałbym się odnieść do wyzwania, jakie zostało mi rzucone przez Igora Jakubowskiego i Mirka Oknińskiego, które przed chwileczką zobaczyłem. Panowie, no, wyzywacie mnie na pojedynek w formule MMA. Mirek to nie tylko człowiek, który dwukrotnie stał w moim narożniku, ale stał już dwukrotnie w narożnikach moich oponentów i oprócz tego jesteśmy kumplami i to jakby nie jest żaden kłopot. Poza tym wyzwanie wystosowane w sposób sportowy, jak najbardziej je akceptuję i na to przystaję. Następną walkę po zniszczeniu bestii planuję w październiku. Jeżeli tylko włodarze Fame MMA na taki pojedynek się zgodzą, to myślę, że byłaby to odpowiednia platforma do tej konfrontacji. Igor to nie tylko olimpijczyk, ale również już dzisiaj celebryta, można powiedzieć. Także zróbmy to.